Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami Maciej Linkę. Ponownie, pamiętasz w Białogardzie, jak powiedziałeś, że zawsze zastanawiałeś się, kto jest po drugiej stronie kamery. Co powiesz teraz o tym, kto jest po drugiej stronie kamery? Tam. Nasz prawie operator. Nasz prawie operator, tak. Okej. Okay. Pozdrawiam operatora. W kwestii twojej walki, nie byłbym sobą, jakbym nie pociągnął wątku Salima. Jest tutaj po hotelu, spotkałeś się z nim twarzą w twarz, wyjaśniliście sobie po męsku? Nie rozmawialiśmy. Nic nie rozmawialiście. Chyba się nawet nie przywitaliśmy. Mhm. Dobrze, co w takim razie możesz powiedzieć o twoim nowym rywalu, Łukaszu Ziółkowskim, który tak z doskoku przybył? Jego walki oglądał mój trener brat Mariusz Ike. Mniej więcej wytłumaczył mi, jakie są jego silne strony. Jakiś pomysł na walkę mamy. Mhm. Powiedz, tak naprawdę było dużo tych zmian, dużo się tu działo, dużo się tu dzieje, jesteśmy razem w tym hotelu, więc po prostu widać, że wrze przygotowania wrą. Natomiast był jakiś taki moment, kiedy byłeś blisko powiedzenia, no nie walczę po prostu? Nie, jakieś mam zaufanie do organizacji Soul. Myślę, że to jest młoda organizacja z perspektywami i tak naprawdę starałem się całkowicie wyłączyć na całe zamieszanie wobec zmian wagowych, zmian przeciwników, utarczki jakieś internetowe i po prostu skupić się całkowicie na przygotowaniach. No i to mi się udało. Myślę, że jutro pokażę profesjonalizm i formę. A co możesz pokrótce powiedzieć o tej historii, jakby dla tych osób, które nie wiedzą odnośnie tej niedoszłej walki z Salimem? Chodzi mi tylko i wyłącznie o ten aspekt wagowy tam z twoim mistrzem. Znaczy, z mojej strony to wyglądało w ten sposób, że początkowo szykowałem się do Skibińskiego i wiedziałem, że myślałem nad zmianą kategorii wagowej na 77, tak? Wiedziałem, że Skibiński nie zbija aż tak dużo. Stanąłem z nim twarzą w twarz, widziałem, jak wygląda. No doszedłem do wniosku, że jeżeli zgubię te parę kilogramów, to spokojnie mogę sobie z nim zawalczyć. No ale Skiba nie dogadał się z organizatorami, no i nastąpiła zmiana. Nastąpiła zmiana w momencie, w którym mój brat szykował się do walki, a ja byłem we Wrocławiu, kręciłem trailer, potem byłem u Krzysia Kułaka w Narożniku i organizatorzy Soula pokazali mi Salima. Obejrzałem jego walki na internecie, no i po stylu walki doszedłem do wniosku, że mógłbym z nim zawalczyć. No i powiedziałem okej, walczę z nim rzeczywiście, tak? No ale wróciłem do Szczecina i wtedy po paru dniach przyjechał do nas nasz trener, zaczął rozmawiać z Mariuszem w ogóle o moich jakichś tam walkach, ma większe doświadczenie, o moich walkach i moich jakichś tam planach na przyszłość. No i on stwierdził, że powinienem jednak mimo wszystko przejść do kategorii 70, no bo stanęliśmy na wadze, to był początek przygotowania, ja już ważyłem 80 kg, więc praktycznie miałem wagę już na 77, no i to był mniej więcej powiedzmy 20 grudnia. Trzeba byłoby sprawdzić, kiedy był Makako, no i wtedy poprosiłem też organizatorów, żeby zmienili mi tą kategorię na 70, no i poszli mi na rękę, za co jestem im wdzięczny. No nawet nie spodziewałem się, że będzie taka burza internetowa wokół tej zmiany. I też mi jest przykro w stosunku do nich w tym momencie. Właśnie wspomniałeś o twoim mistrzu Makako, który miał decydujące znaczenie w tej sprawie. To naprawdę jest, znaczy jakby z czego wynika tak naprawdę, że do tego stopnia mu zaufałeś, żeby on podjął decyzję? Znaczy ja generalnie ufam mu we wszystkim, jemu i Mariuszowi, i mamy mega kontakt cały czas. No i tak naprawdę wytłumaczył mi, że jeżeli chce się bić naprawdę, no poważnie, a nie tylko z doskoku, no to muszę zbijać wagę, muszę zbijać ją bardzo mocno. No do takiego momentu dochodzić, jakiego doszedłem dzisiaj, widzieliście mnie na ważeniu, pewnie będzie gdzieś to na internecie. Idealne 70. Idealne 70, schodzę i tak to wygląda, no. Mhm. Trzeba być profesjonalnym w każdym celu. Zgadza się. Wspomniałeś właśnie o pojedynku w Stanach Zjednoczonych. Jest coś, co możesz więcej powiedzieć na ten temat, czy? Pierw muszę wygrać moją jutrzejszą walkę i moją walkę za 2 tygodnie, wtedy porozmawiamy. Mhm. Dobrze, a powiedz w takim przypadku, kiedy dowiadujesz się właśnie o tych zmianach rywala, jak tak naprawdę, poza tym, że z doskoku musieliście zobaczyć szybko jakieś pojedynki, cokolwiek się zmienia w przygotowaniach w takiej sytuacji? Postawmy sprawę szczerze, ja oczywiście przekrojowo staram się rozwijać się we wszystkich płaszczyznach. Wiem, że jeszcze nie jestem doskonały
w tym, co robię, chcę dojść do doskonałości całkowitego przekroju, więc tak naprawdę moje przygotowania nie są pod przeciwnika, bardziej na udoskonalanie różnych aspektów walki, tak? No i tak naprawdę jest mi obojętnie w tej chwili, z kim zawalczę, bo wiem, na co mnie stać i wiem, co pokażę jutro w kratce i pewnie widzowie też wiedzą i pewnie mój przeciwnik też wie, co się jutro wydarzy, tak? Więc może go czymś zaskoczę już teraz, może zaskoczę następnego przeciwnika, ale to jeszcze nie jest tak, że mogę powiedzieć: OK, z tym zawodnikiem przewalczę tylko w stójce, albo OK, będziemy się bili w zwarciu, a następnego obalę. Nie. Mieliśmy taką ciekawą rozmowę prywatną przy jedzeniu. Tak, chciałbym cię zapytać, bez rzucania jakichś imion, nazwisk, nazw i w ogóle, tak naprawdę, co ty sądzisz o branży MMA, takiej dziennikarskiej, scenie, w ogóle to istnieje według ciebie? Taka profesjonalna? Myślę, że jeszcze nie i życzyłbym sobie i innym zawodnikom, żeby to bardziej wszystko było bezstronne, no ale zdaję sobie sprawę, że bezstronności nie ma nigdzie. To 5 dyszek się należy zawiadać. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.